widzowie, ranki w ciemno, na podstawie outfitu, zobaczymy co się kurwa dzieje. I dzisiaj to on będzie wybierał spośród. Kto to jest? Skądś go kojarzę? Dziewczyn. Jeśli chcesz wziąć udział w takim projekcie, to zapraszamy do zgłoszeń, wszystkie informacje macie w opisie. Z TikToka? A okej. Okay. Dawid Jasper, bardzo zabawny kurwa. Siemanko, jestem Kuba, znany też z TikToka jako Getchu, bądź z Instagrama. A okej, okay, no dobra. Jezu, ej, to jest piękne widzowie, ja teraz mogę pierdzieć bez tego i nawet nie będziecie słyszeć, że ja pierdzę, nie? Bo mam takie wyciszenie na tym mikrofonie. To jest kurwa piękne. Przyszedłem tutaj poszukać wybranki serca. Ogólnie jestem z Bytomia, taka mała miejscowość na Śląsku. Dzisiaj mam nadzieję, że znajdę dziewczynę, która będzie mi lojalna i będzie mi wspierała w moich pasjach. Dlatego trzymajcie no się, i bawimy się. Witam cię Kuba w pierwszej rundzie. Miło mi, dzień dobry. Zaczynamy grę. Czy masz już jakieś pytanie do naszych kandydatek? Tak, tak się przyjrzę, jeszcze zobaczę sobie. Dobra, co jest do wyjebania? Okej, okay, chociaż te klapki ostatnie to bym... Dziewczyny mają za... No właśnie, najpierw zacznijmy od butów. Dobrze, dobrze, że jesteś, dobrze, że kontrolujesz. Stopy, pogiu, Jesus, chill bro, no. Grzybulec. Które ci się najbardziej podobają? Widzę wszędzie grzyby! Obcasów u kobiet ogólnie. O, no to słuchaj. No to kurwa, każda, do widzenia. Właśnie, już jest tutaj właśnie. A nie, ta ma coś tutaj. Psi, że tak powiem. Trzy cechy, które was opisują, okej. Okay. No. To zacznijmy od pani numer jeden. No. Hejka. Moje trzy cechy to na pewno otwartość, pozytywność, chęć do realizowania siebie i swoich planów i piękny, szeroki uśmiech. O, proszę. Pięknie została opisana. Tylko te buty takie kurwa trochę do wyjebki, nie? Super, podobało mi się. To kandydatka numer dwa. Okej, okay, u mnie to na pewno otwartość. Jeszcze... Cztery były bez kitu. Tak, myślę, że jestem zabawna. Co jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo lubię swój uśmiech, swoje oczy. No. I jestem bardzo pozytywną osobą. Podobnie, bardzo podobnie. Bardzo, ja lubię. Cechy charakteru to jest... on powiedział, że mają opowiedzieć o sobie cechy charakteru? Czy ogólnie opowiedzieć o sobie? Bo ja nie słyszałem, bo jak cechy charakteru to kurwa lub wyglądu. A okej, okay, dobra. Dobra, to pani numer trzy. To u mnie na pewno poczucie humoru. Okay. Komunikatywność i empatia. Mam podobnie, też jestem dosyć empatyczną osobą, dlatego troszkę się boję z... Komunikatywność, no to jest ważne, na pewno. Jakby wykluczanie dzisiaj uczestniczyłem, że tak powiem, będzie dla mnie wyzwanie, no ale taka gra w końcu. No dobra, to pani numer 4. To u mnie w sumie bym powiedziała, że jestem bardzo osobą sarkastyczną i często ktoś mi to za bardzo narzuca. Mówią mi, że mam ładne niebieskie oczy, jeszcze coś trzeciego. To, że jestem opiekuńcza, bym powiedziała. Okay. Tak, to tyle. Okej, okay, okay. ciekawie. Dobra, Erykero, co ty piszesz, kurwa? Erykero pisze tak, jej były mówił jej, że jest śmieszna, jak się nie chciała pruć, a ona gada, że ma poczucie humoru. Ja pierdolę. Erykero, co ty, kurwa, piszesz, nie? Znaczy, to też plus. Chłopie, może serio jest śmieszna i zabawna, kurwa? Ja nie wiem, stary. Czemu ty od razu kurwa hejtujesz, nie? No dobra, to teraz pani numer 5. Ja, moja najważniejsza cecha, to powiedziałabym, że mam mega dobre serce, jestem mega wrażliwa. Okay. Druga najważniejsza cecha, to jestem super śmieszkiem. Jestem totalnie grupowym śmieszkiem. A grupowy śmieszek! Mówią, że jestem słodka. Okej. Okay. Okej, okay, ciekawie. Poczucie humoru ważne u kobiety. Tak, oczywiście, że tak. No, trzeba mieć dystansik też. Chciałem, że to z zony? Stary zony może z boku, z profilu, tutaj na pewno nie. Zażartować. Też mojego humoru nie każdy może wyczuć mój humor, że tak powiem, ale jak ma ktoś dystans do siebie, to jest super. Ja bym o sobie powiedziała, że jestem na pewno wyróżniająca się z tłumu, pozytywna i lubię nowe wyzwania. Okej, okay, okej. Okay. Czemu się wyróżnia z tłumu? No dobra, myślę, że to nie jest wystarczająco, żeby wyeliminować kogoś, także zadajmy dobra, jeszcze... Dobra, to pierwszą niech wyjdzie. Pytanie i pytanie, czy już jakieś... Tak, czego nie lubicie w mężczyznach, czyli taki red flag wszystko. Red flag u mężczyzny. To może tym razem zacznijmy od końca. No to okay. Pani numer 6. To dla mnie red flagiem jest, jak nie szanuję osób na przykład starszych, albo jak jesteśmy w restauracji, czy jesteśmy gdzieś w... To nie płaci! Nie no, na pewno tak nie powiem, przecież. W jakimś miejscu, gdzie jest obsługa i bardzo niekulturalnie się odnosi do obsługi, nie szanuje jej i wywyższa się. Nie no, nie powiedziałabym tak przecież. Z TikToka. Żart. Pewnie TikTokerzy tam w restauracji, no. Dobra, no to teraz pani numer 5. Tutaj moja odpowiedź będzie trochę podobna, natomiast dla mnie red flagiem jest, jak chłopak źle traktuje swoją mamę, swoich rodziców, bo gdzieś tam... Okej, jestem w stanie się zgodzić, ale niektórzy kurwa się nienawidzą ze swoimi rodzicami, bo na przykład rodzice byli na przykład dla nich, jeżeli coś takiego. Nie każdy ma taki dobry kontakt z rodzicami, nie? Też ciężko kurwa. Ważne są dla mnie relacje i pokazuje mi to, jak być może będzie traktował. No tak, no to też zależy od rodziców, no to prawda, no. Pani numer 4. To u mnie bym powiedziała, że największym takim red flagiem u chłopaka jest brak takiej kultury osobistej, właśnie tak jak powiedziała tutaj koleżanka. I w sumie też denerwuje mnie strasznie to, jak
na przykład umawia się i po prostu 5 minut przed spotkaniem odwołuje to spotkanie, tak nie dając powodu, albo daje jakąś wymówkę. To jakby coś... Zrobił ktoś wam tak kiedyś? W stylu. To nie, że raz, tylko jakby kilka razy pod rząd jest tak. Nie szanuję. Ja nie, bo ja nie wychodzę z domu. Ja tak nie miałem, bo... Zrobisz tak? Nie, no zdarzyło się, będę szczery, zdarzyło się coś takiego, bo mam dosyć zawirowane życie, więc no niektóre sytuacje prowadzą takich, do takich rzeczy, ale ogólnie unikam. To teraz pani numer 3. Ja na pewno nie chciałabym się umawiać z osobą, która posiada cechy narcystyczne, nie mylić z wysokim poczuciem własnej wartości, tylko że zawsze musi postawić na swoim, nie jest otwarta na rozmowę. No to też jest zjebane, to być się z takim klocem, kurwa, to też jest zjebane, że stary, wiesz, ty coś mówisz, a druga osoba i tak musi, kurwa, wiesz, na siłę, że nie jest otwarta na dialog. U mnie takim red flagiem u faceta jest to, jak dziewczyny wcześniej powiedziały, jak nie szanuje swoich rodziców, swoich bliskich, traktuje na przykład drugą osobę narcystycznie i tak na przykład się wywyższa. To jest dla mnie... To nie, to już na początku. Okay. No takie normalne red flagi bym powiedział. Spodziewałem się, że jakiegoś śpiewania, ale jest git. Myślałem, że będzie coś, wiesz, gorszego, nie? Numer jeden. U mnie właśnie z cech charakteru to jest ten egoizm i brak chęci tak jakby działania w jakikolwiek inny sposób. Tak brak wyjścia z takiego swojego cyklu życiowego, mogę tak powiedzieć. Z takiej strefy komfortu? Tak, z takiej strefy komfortu właśnie. A z takich sytuacji, to ciekawe, największym red flagiem według mnie to jest, jak chłopak po spotkaniu się nie pyta, czy przyszłam już do domu. Totalny red flag. Czy co? Czy nie przyszłam do domu? A, że się nie martwi jakby. Okej. Czyli lubisz troskliwych mężczyzn w takim razie. No dobra, i czy coś... No w sumie, kurwa, w sensie, czy to jest jakiś red flag? Nie wiem, no ale w sumie, no jestem w stanie to zrozumieć, no. Jak można iść do programu i nie umyć butów, bo są szczerzy, kurwa. Pokazują, jak wyglądają na co dzień, a nie fejkują swoją osobistość. Czy się rozjaśniło? Rozumiesz? Czy wiesz, kogo wyeliminujesz? Czy może będziesz się bardziej kierował butami? Znaczy, ogólnie dużo odpowiedzi było, tak powiedzmy, troszeczkę podobnych, więc... Więc eliminujemy butach. Dobra, no tą pierwszą trzeba wyjechać. Chyba. Niestety. W końcu będziemy się trzymać. Przez te pumy. Najmniej mi się podobają chyba te akurat. Zasad gry. Tak, po brudnych butach nie będę oceniał, bo są brudne buty, więc... Air Force'y. Sneaker głowa tu jest świeża, ewidentnie jakieś czyściutkie pumki. Albo wyczyszczone, albo nowe buciki, przyznaj się. Koleżanko numer jeden. Nie powiem, potem powiem. Okej. No nie wiem, no... Prawda, musisz mi pomóc, bo nie wiem. Oj, no, to nie to powiem, nie moje... potem powiem. Air Force to obrzydliwe? Co ty pierdolisz, kurwa, Dimitri? Zajebiste są Air Force'y. Zawsze są w modzie. Niech będzie koleżanka numer... 2. Zapraszamy do nas. Dwójkę wyjechał? Czemu? Cześć. Cześć. Cześć, Kuba. Dlaczego wyeliminowałeś panią numer 2 i dlaczego te buty? To było dosyć skomplikowane, nie wiedziałem. W sensie mam jakieś takie swoje faworytki, że tak powiem na razie, więc musiałem wybrać z pomocą. Przecież te buty, kurwa, nie są złe, tak szczerze. W sensie, no może sam outfit nie jest jakiś, kurwa, nie wiadomo jak zajebisty, no nie? Ale, kurwa, no ja bym bardziej tą jedynkę, tak szczerze, jeśli chodzi o buty. Między jakby uczestniczek i no. No nic, pierwsza piękna dziewczyna nam odpadła, dziękujemy bardzo za udział. Żałuj. Dobrze. Ja z ostatnio kupiłem te buty, co ma jedynka, no megaśnie, no ale kurde, no one są takie, nie no, z tych co tam były, nie były najlepsze, tak? Więc jak już trzeba coś wypierdalać, no to wiadomo, nie? Witam w rundzie drugiej. Dzień dobry, przeżyliśmy. Widzimy już trochę więcej, więc może zacznijmy najpierw od tego, co tutaj... O Jezu, nie, dobra, ta suki, kurwa, do tych butów? Dobra, no jedynka out, na pewno, ten outfit jest, kurwa, średni, nie? Przecież wszystkie spodnie są jakieś takie... Widoczne. Preferujesz styl elegancki, czy taki... Te, kurwa, spodnie są moim zdaniem straszne, mają dziwny krój. Zobaczcie, jak to wygląda, kurwa. Odstają, kurwa, jakoś dziwnie w ogóle te... Co jest, kurwa? Mega dziwnie się układają te spodnie w ogóle na samym końcu. Jak już mogłaby je ściągnąć, a one ani nie opadają jakoś ładnie, ani, kurwa, nie wiem, mega dziwnie wyglądają. Dziwny krój mają strasznie. Bardziej luźny, sportowy. Szczerze, jakoś większej różnicy mi to nie robi, ale jakbym miał coś wybrać... Ściągnąć, to... no w sensie obciągnąć ten... Kurwa, chodzi o ten sznurek, kurwa. A że wiecie, ściągasz tam ten i się... dobra, no wiecie, co o czym mi chodzi, żeby dopasować do kostki, no. Czyli powiedzmy elegancko, no bo zależy też jaka byłaby do tego jak sytuacja, dobra, bo jak wiadomo, jakąś randkę, no to no bardziej elegancko, jak na posiedzeniu w domku, no to luźniej. No nieważne, dobra, mi się wydaje, że ze wszystkich outfitów, nie, ta typiara w ostatnim może mieć taki trochę, taki high-endowy vibe, wiesz, co chodzi? Taka... Jak się na przykład modelka ubiera poza wybiegiem, że jednak nie jakoś krzykliwie, ale tak, kurwa,
a clean może być, mam wrażenie. Nie wiem, ale mogę pierdolić głupoty. No to zróbmy tak, że... Uga, tutaj koleżanka ma karnację ciemniejszą, widzę. Tak. Masakra, kurczę, co tu się dzieje? Masakra! Co on gada? Co on gada w ogóle? Źle dobrał słowa chyba. Jaki chłop w ogóle, co on gada? Ej, dobra, mega to było dziwne, nie? To było mega dziwne. Dobra, to jakbym miał powiedzieć właśnie faworytów swoich. Nie, tak dziwnie to zabrzmiało strasznie. Ale pewnie się wiecie, źle dobrał słowa i dziwnie to zabrzmiało. Powiedział, że numer 3 i 5. Gdzie dziewczyny zabrałybyście Kubę na pierwszą randkę? I zacznijmy od pani numer 1. Ja zawsze chciałam spróbować windsurfingu, więc myślę, że teraz jest jeszcze lato, więc to byłaby fajna forma jakiejś aktywności. A potem na jakieś dobre jedzonko. Nie wiem, jaką najbardziej lubisz kuchnię, ale myślę, że coś by się znalazło. Mm-hmm. Ewentualnie coś samemu ugotować. Ogólnie, jeżeli chodzi o kuchnię, no to meksykańską kuchnię bardzo lubię na ostro. Co wy pierdolicie? Ja czytam, co on gada w ogóle jeszcze? Jedzenie, w sensie. Myśląc o tym, skąd jestem, czyli z Krakowa, wybralibyśmy się na początku na kawę i spacer, ale żeby to trochę urozmaicić, to przy balonem, forum lot. Jest balon, więc moglibyśmy... Ja pierdolę, no wiedziałem, kurwa. Nie wiem, jestem, kurwa... ...sobie polecieć do góry na chwilę, potem w dół. Ja pierdolę. I kawa i spacer jest na tyle niezobowiązująca i komfortowa, że myślę, że oboje byśmy się czuli okej, okay, a pierwsza randka jest po to, żeby się lepiej poznać, więc myślę, że idealny scenariusz. Ja spacery bardzo chętnie. A wiecie, kurwa, wiecie skąd, kurwa, strzeliłem balon? Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak Pola dołączała do twojej 5 minut, to ktoś podesłał jakieś tam jej vlogi stare i ona, kurwa, w tym Krakowie była i gadała coś tam, kurwa, o balonie w Krakowie przy tym dym. I ja tak mówię, kurwa, pewnie balon. Jakoś tak mi się skojarzyło. No i kawka, kawy nie piję, no. Ale herbatki się napiję. Ale od balonem? Nie byłem nigdy, nie latałem balonem, tak. Serio? To jest coś nowego, także bardzo chętnie. No Pola miała takiego vloga z Krakowa, jak jeszcze nie była w twoje 5 minut, nie? To pani numer 3. No to ja ogólnie myślę, że na pierwszą randkę to bym wybrała piknik, bo można też dużo ze sobą porozmawiać, tak, dowiedzieć się o sobie. Można też zrobić jakąś aktywność, typu, nie wiem, można na przykład namalować ten widok, tak, który widzimy na płótnie. No i też poznać się. Można też nie chciałbym się malować. Brać ze sobą swoje ulubione przekąski. Malować też nie potrafię. Pływać nie umiem, malować nie umiem. Jezu, możemy pograć CS2. I TikToki nagrywać. Ja na pierwszą randkę zaprosiłabym cię do siebie. Możemy nagrać TikToka? I zagralibyśmy FIFA albo w Robloxa, pozwolę ci wybrać. O, dobra. Gierki, tak czy nie? Czy też nie umiesz? Jestem gamerem ogólnie. Lubisz. Zazwyczaj na komputerze raczej, jak już gram, nie na konsolach, ale chętnie. To ja bym wybrała, myślę, do jakiegoś parku rozrywki i dlatego bym to wybrała, bo jest tam dużo różnych jakby poziomów tej rozrywki, więc można iść od razu na jakiś ekstremalny, albo można zacząć powolutku i później zabrałabym na jakieś takie dobre jedzonko, ja ogólnie lubię... Nie ma akcentu polskiego, nie? Ta dziewczyna ostatnia. Akcent jakiś taki inny, czy mi się wydaje. Takie jedzonko dość swojskie, bym powiedziała. No, na jakiś kotlecik. Ale dobrze mówi po polsku, tylko ma jakiś akcent taki ciekawy. Na jakieś pierogi dobre. Nie wiem, co to za akcent. Park rozrywki, na przykład Energylandia? Tak, na przykład. No i co ty na to? Energylandia. Ale nie, no moim zdaniem ma akcent taki, ma akcent. Lubisz takie atrakcje ekstremalne? Ja generalnie bardzo lubię adrenalinkę. No, także no, generalnie rosyjski trochę? Właśnie chciałem powiedzieć, że taki akcent ukraiński bym powiedział. Taki właśnie ten. To za bardzo fajne rozwiązanie. Swojskie jedzenie, tak czy nie? Czy tak, wolisz tak, coś? Tak, oczywiście, że tak. Za ukraiński? Tak. No to? Śląska, to już w ogóle na przykład. Liza? Nie, no to nie jest Liza. Kluski śląskie, rolatka. Picobella. Jakbyście miały opisać swoje życie seksualne, to jakim tytułem filmu? Dobra, to zaczniemy teraz od końca. Zrobimy sobie od pani numer 5. To ja bym opisała, ale tylko wysłuchajcie do końca, ja bym opisała 50 twarzy Greya. Dlaczego? Wysłuchajcie mnie do końca, bo pierdolny najbardziej pojebany tytuł. Bo ta Anastazja na początku wybrała jednego chłopaka i była bardzo lojalna i potrzeba było jej czasu, żeby go poznać. Aha. I to też jestem totalnie ja. No, a jak już się dobrze poznali i mają dobry vibe, no to aha, ja lubię, tak jak mówiłam, lubię adrenalinę, lubię, jak coś się dzieje. No dobra, no to pani numer 4. Szybcy i wściekli Tokio Drift. O kurwa! Pytanie, czy bardziej szybko, czy bardziej wściekle, bo nie wiem. Ja pierdolę, mocne. Ale wolisz szybko, czy raczej powoli? Zależy. Ja chciałam powiedzieć właśnie 50 twarzy Greya, ale nie powiem, także powiem 365 dni. No ogólnie tego typu BDSM i te sprawy.
Ostre zawodniczki to mamy dzisiaj, widzę. Okej, okay, no to pani numer dwa. Oczywiście cała kinematografia... Sausage Party! Ktoś napisał, kurwa, chłopie, uspokój się. Leciała mi w tym momencie z głowy, więc zaproponuję piosenkę Brzydkie Rzeczy. Jezu, myślę, nie wiem, czy miałem w głowie Julia Żuga i jakiś tytuł piosenki, pierdolnie, nie wiem. Dobra, i pani numer jeden. Ale przyszło mi do głowy tylko, jak wytresować smoka. Panie, kto będzie stresowany? Dobra, jak miałbym wybrać teraz, to bym powiedział, że... Jakbyś miał wybrać kogo? Tą faworytkę? Czy... No dla mnie, po tekście, który powiedziała, to ta typiara od Tokyo Driftu, nie? Tak szczerze. Dziewczyny do... Do eliminacji. Do eliminacji. Dobra, to wybieramy dziewczynę do eliminacji. I to by było, myślę, numer dwa chyba. Znowu dwójeczka. Pani numer dwa, zapraszamy do nas. Cześć. Cześć. Cześć, Kuba. Widzisz, kogo straciłeś? No ten outfit nie jest jakiś zajebisty, nie? Piękna dziewczyna, piękna kandydatka. Dziwne, że nie wyjechał tej pierwszej za outfit, tak szczerze. Chciałem kogoś wybrać, taka praca. Ale dlaczego? Dlaczego taki wybór? Jaki miałeś tytuł filmu? Jakbyś pomyślał? Piosenki, Brzydkie Rzeczy. O właśnie. To było to, że nie było tego tytułu filmu, właśnie coś, co mi nie grało. Ta pierwsza przeważyła szale zwycięstwa? Co? Rozumiem. Dobra, ciasto, ja cię kurwa banuję zaraz, nie? No dobra, a teraz czego? Co byś użyła? Co byś użyła? Jaki film? Jaki byś zaproponowała film? Szczerze, to na razie przychodzą mi same filmy Marvela w głowę. Endgame. Fajnie byłoby. Endgame? Ej, dobra! Przysięgam, nie oglądałem tego filmu, kurwa! No ja pierdolę, to już drugi raz, przysięgam, że nie oglądałem tego filmu! No ja pierdolę! Dobra, ale ta piosenka? Oh. Dlaczego ta piosenka? Jakoś lubię BDS-a, skojarzyło mi się od razu. Chyba BDSM. Dobrze, ja przejdźmy dalej. Nie oglądałem tego. Runda numer 3 przed nami. Już widzisz prawie całe nasze uczestniczki, no i słuchamy twojej opinii. No, generalnie podoba mi się, co widzę, że tak powiem. Mówiłem, że ta ostatnia będzie miała spoko outfit. Widzę, dziareczki są. Taki kurwa bardziej ten, clean, ale taki ten. Dobra, szczerze to tak. Pierwsze mi się nie podoba, drugie też mi się nie podoba. Te dwie ostatnie moim zdaniem mają spoko. U koleżanki, wy wszystkie macie dziarki pochowane jakieś może macie, czy nie macie dziarek? Kto? Te dwie ostatnie mają moim zdaniem. Ale to nie mogę pokazać. To nie na wizji. A powiesz mi, kto ci się podoba na przykład strojowo najbardziej? Strój najbardziej? Strój, no. No chyba zostanę przy jeansach cały czas. Team jeansy, no, okay. Dziewczyny. Trafiły, ewidentnie. To czemu kurwa zostawił tą pierwszą, która ma totalnie w ogóle inny, nie wiem. Bardzo ładne stylóweczki. No więc nie wiem, czy tworzycie w internecie, czy nie, ale w każdym razie jakbyście tworzyły coś, jakiś content, to na czym by polegał właśnie ten wasz content? Co byście robiły w internecie? Ciekawe. Pani numer jeden. Czy ma już pani pomysł? Ja zawsze mam pomysł, kochani, ale ogólnie to ostatnio nawet się nad tym zastanawiałam. Myślę, że według mnie ja bym naprawdę dobrze się sprawdziła we vlogach takich z dnia codziennego. Nuda! Dobra, pani numer dwa. To ja myślę, że takim top jeden contentem, który chciałabym w sumie zrobić, to jest content gamerski, bo gram Fortnite'a. Zrób Fortnite Dance! Aktualnie uczę się grać też w LoL'a, ale chyba to nie jest dla mnie. No i tak, w sumie... Bardzo dobrze. Chciała skupić chyba na grach, jeżeli by nie wyszło, to ewentualnie kontakt makijażowy na przykład. Okej, a gamers... Albo możesz robić na przykład grać w gry i robić challenge. Wygrywam, kurwa, Fortnite numer jeden, a przy okazji robię makijaż w tym samym czasie jedną ręką. Ja pierdolę, ale to było pojebane. Challenge gamingowy. Robiła jakieś właśnie na live streamy można byś prowadziła, czy tylko nagrywała? O, streamerką niech zostanie, gamingową. O, tak, mogłabym w sumie live. Jak multi lubi to. Dobra. Kurwa, ja nie wiem, o co chodzi w tym odcinku. Dlaczego ja po pierwsze wiem, co oni gadają, a po drugie jest to kurwa nawiązanie znowu jakieś do mnie, nie? No to pani numer 3. Ja mam dosyć lubisz spory... to? Nie wiem, o co mu chodzi za bardzo. Profil na Insta taki lifestyle'owo, modowo, nuda! Beauty, powiedzmy. Ale też tutaj jest plan, żebym z koleżanką prowadziła streamy gamerskie w słuchawkach z uszami kocimi. No i git! E-girl. Co ty na to? Nie no, ciekawie, fajnie. Podobnie, bo ten sam. Jabłki lubi to! Case z gamerstwem. Oglądasz streamy? Znaczy nie za często, jak mam chwilkę, na przykład jak jadę właśnie do Warszawy ze Śląska, w pociągu sobie odpalę czasem jakiegoś streama i oglądam 3 godziny drogi. Ciekawe, kogo ogląda. Nie? Kogo może oglądać na przykład widzowie? Dla przykładu. Nie licząc mnie, bo raczej mnie nie, ale kogo może oglądać? Ja myślę, że on może oglądać stary właśnie to, co napisał Green. Jakiś Parisa Platynowa stary może oglądać, myślę. Arquela? Nie, raczej nie. Evrona? Nie, nie ma chuj.
Ja myślę, że on by mógł oglądać, nie wiem, w sumie, mówił o tobie, to ciebie, a może? I to musimy jakoś zabić ten czas. No dobra, czyli mamy w ogóle dziewczyny gamerki. I teraz co na to fajne numer 4? Gaming! No ja szukamy nowych członków Wifel Gaming, widzowie! Troszkę można powiedzieć, że tworzy... Nowy odcinek! Szukamy nowego członka Wifel Gaming na podstawie outfitu! Ja wiem, to byłam przesada, nie? Wyobraź sobie, że szukam nowego streamera, nie? Na podstawie outfitu i stary, wiesz, przychodzi jakiś ziomek mega kurwa dobrze ubrany, wybieramy go, to taki najgorszy nudziarz stary, nie? Taki kurwa człowieku jak ja na przykład. W internecie, przez to, że jestem taką otwartą dość osobą, to był to głównie content taki zabawny, jakieś żarty. Ja na przykład mi się podoba format, że zaprasza się kogoś i jest jakiś dany temat i rozmawiasz z tą osobą i możesz wymieniać się nawzajem zdaniem. To jest generalnie zapraszanie na przykład słabniejszych osób na twój podcast, jest że tak powiem, opłacalne, bo od razu jak zaczynasz podcast, to przychodzą do ciebie słabne osoby i możesz ten, tylko problem jest taki, że trzeba kontakty mieć ogarnięte, kurwa. To jest problem. Bardzo dużo osób nie zna żadnych kontaktów, nie wie jak ogarnąć jakąś popularną osobę na podcast i tak dalej, nie? Tą osobą i poznajesz ją i ogólnie no podoba mi się tak, ja lubię rozmawiać z ludźmi, ja bardzo jestem taka ciekawa ludzi i lubię ich poznawać. Okej, okay, a z której branży byś zapraszała ludzi, na przykład jakichś artystów, nie wiem, aktorów, jakby kogo byś, influencerów? Kogo byś zapraszała do podcastów swoich? Nie wiem, czy influencerów, bardziej może jakoś tak artystów albo ludzi, którzy na przykład coś przeszli w życiu i mają jakieś takie historie do opowiedzenia, z których można coś wyciągnąć i może... To jest niby spoko pomysł, tylko problem jest taki, że żeby zapraszać ludzi, którzy na przykład nie są znani i mają coś do opowiedzenia, to musisz już, twój podcast po prostu musi być znany, kurwa, żeby ludzie chcieli to, no bo na komuś oglądać jakiegoś randoma, wiesz co chodzi, który przychodzi i gada co przeżył, no kurwa, wiesz co chodzi, no kto to kurwa jest? Jeżeli masz właśnie 7 metrów pod ziemią, no to jego już jakby jest znane, nie? Z samego tego, że jest znane po prostu i on se może, wiesz, zapraszać, wiesz, randomowe osoby, które coś tam opowiadają, nie? Można jakieś wnioski nabrać? Ile chciałybyście, żeby wasz mężczyzna zarabiał? Jak ja bym był babą, załóżmy, że jestem babą i nie znam siebie, ile bym chciał, żeby mój facet zarabiał? Po pierwsze, na pewno bym chciał, żeby w ogóle pracował. Sam fakt, żeby pracował, by było spoko. No bo kurwa, no ważne, że pracuje, no jakby kurwa, słuchaj, bo chodzi o to, że jak on pracuje, to nawet jak nie zarabia kokosów, to wtedy ja też jako baba pójdę do pracy i możemy kurwa stworzyć, odkładać na przykład na wspólne jakieś rzeczy, nie? Bo jak ja bym był babą, to raczej nie chciałbym tylko, żeby mój facet zapierdalał. Tak mi się wydaje. No nie wiem, bo... No nie wiem, nie chciałbym tak szczerze. W sensie wiadomo, byłoby to wygodne, ale wydaje mi się, że robienie swoich rzeczy jest spoko też, sam, wiesz, samo spełnianie siebie, no to kurwa, co w tym życiu kurwa chcesz robić? Siedzieć i srać kurwa pod siebie i tylko żeby ktoś ci przyniosił kurwa ten? No fajnie coś robić swojego, wiesz o co chodzi? Wiadomo, z 10 koła to jest spoko, nie? Ale no, w dzisiaj to jest dla niektórych, wiesz, to nie jest takie łatwe. Tak z 6 koła? 5, 6 koła, kurwa? 5 koła, tak myślę, że spoko, nie? Jeżeli byłby taki układ, że na przykład faktycznie mielibyśmy założoną rodzinę i zgodzilibyśmy się, że mamy dziecko i na przykład ja zajmuję się dzieckiem, a mój mężczyzna pracuje, to żeby oczywiście to był taki równy podział obowiązków, tak zaczęłam gadać o dziecku, ale no, ogólnie jakbyśmy mieli już Lidziusia, to żeby miało po prostu to dziecko dobry start w życie i... żeby mogło pójść do dobrej szkoły, żeby mogło rozwijać swoje pasje, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby czasem właśnie można było wyjść gdzieś do kina, gdzieś na jakąś wycieczkę i to nie mówię, że tylko facet no musi dobra, zarabiać, to jaka to tylko jest razem. Bo kurwa, red flag? Czemu? Czemu to jest red flag twoim zdaniem? 6 tysięcy może? Okej. To każdy ma swoje wymagania. No czyli to jak, tak no, 6 koła, że to jest takie spoko, nie? Wystarczająco. No dobra, to pani numer 3. Rozsądnie im opowiedziała. Może zarobić mniej ode mnie, byle by się jakoś tak spoko gospodarował tym hajsem, żebyśmy mogli sobie wyjść na jakieś wakacje. Mogą być tanie, może być z plecakiem, a żebyśmy sobie mogli no, pozwolić, żeby pójść do restauracji i tak dalej. Powiedziałabym, że tak, no, 5. Okej. Numer 2. No to w sensie ja uważam, że... Kurwa, ale to jest fajne, bo one narzuciły już... One już narzuciły taką kurwa... Wiesz o co chodzi? Narrację trochę, że jak nawet one myślały o więcej, to teraz nie powiedzą, bo wyjdą kurwa na jakieś gold diggerki, nie? Trochę. Już teraz kurwa nie mogą powiedzieć więcej. No jakby we dwoje, tak, to byśmy mieli jakąś fajną sumę, ale no nie mam takiej określonej kwoty, którą bym chciała, żeby... No, tutaj... Kurwa, no jakby we dwójkę zarabiali 5, albo nawet 4, to nie jest tak źle, Imo. Chyba, czy nie? Zarabia. Spoko. No tak, żeby jakby było dobrze po prostu, w ten sposób. Czyli żeby po prostu nie brakowało na nic, tak? Ja też oczywiście będę... No, że ona na przykład zarabia 4 koła, on zarabia 4 koła. 4 to mało, no to z 5. No jednak ta 5, kurwa, to jest taki chyba, że jest taki w miarę wytegowany. Tak, około 5 tysięcy.
Okej. Okay. Tak, tak bezpiecznie, bezpiecznie, że tak powiem. Nie są szalone dziewczyny na tyle, żeby powiedzieć 20 tysięcy na przykład. Ja tu liczyłam jakieś widełki. 100, 150. Jak nie ma 100 koła, to on 100 robi w ogóle ten chłop. Dobra, ale żeby być kurwa kimkolwiek, żeby powiedzieć, że na przykład nie wiem, że 100 koła musi na przykład miesięcznie zarabiać, to kurwa trzeba być w delulu, nie? Fajny numer jeden, słuchaj, może nas zaskoczy. To stary, mogę być w związku tylko z facetem, który zarabia 100 koła miesięcznie. To powodzenia, kurwa. Zaskoczyła? No tak 50 na dobry start będzie okej, okay, myślę. Babank, lecimy. A 50. Ale ogólnie cieszą mnie małe rzeczy, naprawdę, ja nie potrzebuję jakiejś małe tutaj... Małe jest piękne. Małe jest piękne, kochani, właśnie, ja nie potrzebuję tej... Dobra, wystarczy, zrobimy sobie bachory, kurwa, 3 bachory, kurwa, 800 plus wejdzie. Jakiś zasiłek na bezrobotność, kurwa, tego, można żyć. Jakiś tutaj luksusowych prezentów, wyjazdów, właśnie cieszę się taką chwilą z taką osobą, że możemy... To po co te 50 na start? A no, byśmy mieszkanie, może jakieś pieska byśmy wzięli. Mieszkanie za 50 tysięcy? Gdzie, kurwa? W sensie chyba... Nie no, żartuję. Znaczy, kempingowy. No, bez tego zera. Czyli jednak też 5. No tak, no naprawdę. Cieszmy się z małych rzeczy, kochani. Musisz wyeliminować dwie kandydatki. Dobra, jedynka i dwójka dla mnie. No, te jeansy, kurwa. Dwójeczka niech będzie znowu. Znowu pani aha, numer dwa, zapraszamy. Czyli, wyjechał na... jeansową, stary, a nie wyjechał... Prawdę z tobą się. 2-2-2, to a nie skrini. Cześć, Kuba. Cześć. My się już znamy. Drugie miejsce jest Cursed. Chłop po prostu bierze i stary przewija ten po prostu z dwójkę, kasuje, kurwa, tylko przesuwa się. No to znowu dwójeczka. Tu proszę koleżankę numer jeden. Zapraszam. Wyjebę jedynkę. Same. Ale trenować smoka możemy. Czyli tak jak powiedziałem, jedynka i dwójka. Hejka. Cześć. No ten dobra, outfit hej. Jest taki średni, nie? Dlaczego pani numer jeden? Przez dziarki głównie? No, tych dziarek brakuje, w sensie nie mam, ogólnie... Wygląda na bardzo miłą dziewczynę. Głównie te dziarki. Ale akurat prawda mówię. Te dziareczki, ale outfit jest średni, nie? Wiesz, to jest odcinek na podstawie outfitu, tak? Ja uważam, że jest ciacho, ale ja wolę chłopaków z brodą. Szturchnęło, widz. O Jezu, broda. Ja, widzowie, nie mam brody, mi nie rośnie. Znaczy rośnie, ale wygląda jak śmieć. Mamo. Jakbyście teraz stanęły z nim twarzą w twarz, to co byście mu powiedziały? Możecie swoje żale. Dlaczego mnie wyjebałeś, materialisto pierdolone? Nie no, ja akurat wyglądam lepiej bez brody. Tutaj, że tak powiem, wyrzucić. Ja bym mu pokazała dziarę. Gdzie masz dziarę? Na dupie. Ona wygląda jak taka zadymiara trochę, nie? Taka zabawna, zadymiara, coś tam teges, powie coś tam, wiesz. Ona mogłaby pasować do tego ziomka, tiktokera, wiesz, o chodzi, że w coś tam. No to dotarliśmy do... Finałowa runda już, przewodnicząca klasy. Finału i czas, żeby nasze uczestniczki nam tutaj... Nie no, kurde, ciężki wybór. No na pewno te dziary dają plus do tego. Myślisz, że wybierze pierwszą? Myślę, że może wybrać pierwszą, no. Się jeszcze bardziej ujawniły. Zapraszamy. Okej. Okay. Mamy widoczne włosy naszych kandydatek. Może co jest no ja myślę, że blondynę wybierze. Ja myślę, że blondynę może wybrać. Wydaje mi się, że... ale ona jest wysoka, ja pierdolę. To jest jakaś... Myślisz, że to jest... że ona pracuje w jakiejś agencji na przykład modelingowej? Może tak być w sumie. Ma taki build trochę do tego, do modelingu trochę. Ale myślę, że on wybierze tą blondynę ze względu na wzrost. Że... bo ta, wiadomo, ma jakieś tam obcasy, jest kurwa prawie na takim samym poziomie jak on i myślę, że wybierze tą niższą, tak mi się wydaje. Może modelką czy coś? Tak. No. Widać, postura taka, modelki. Dziękuję. Jaki macie wasz ulubiony tekst na podryw? Ja nie mam tekstów na podryw, ja jestem taką osobą, że jak mi się spodoba facet, to po prostu nie mam problemu z tym, żeby podejść i zagadać, upewnić się najpierw, czy nie ma na przykład dziewczyny, żeby też nie zarywać do zajętego, ale po prostu podejść, zacząć gadać. Na początku mi się wydawało, że ma jakiś akcent, a teraz nie wiem, już kurwa, już się pogubiłem. Na luzie i jak mamy vibe, to po prostu to idzie. To o co byś zapytałem? Przez chwilę czytałem, że ma jakiś, na początku, nie no ma jakiś, no właśnie kurwa, nie wiem. Pierwsze, oprócz tego, czy ma dziewczynę. Zależy, gdzie byśmy byli, ale powiedzmy, że jesteśmy w jakimś barze. Ma jakiś akcent. To zagadałabym się, czy może dosiąść, czy mogę się dosiąść? Czy może doszłeś? Yo, chill! Czy polecę na przykład jakiegoś drinka? Ja mam tekst na podryw. Jesteś tak gorący, że jak zjadłbyś chleb, wysrałbyś tost. Ja pole.
Jezus. Świetne. No dobra, to było fajne. To ja mam taki luźny dosyć pomysł, ale jaka jest wasza... No kurde, nie wiem, no to ja jestem głuchy. Ulubiona forma spędzenia czasu z facetem. Chodzenie na jakieś pikniki albo robienie właśnie jakichś takich wspólnych rzeczy. Ja na przykład bardzo, bardzo bym chciała z kimś skoczyć na spadochronie albo na bungee. Są takie bungee, że są razem przypinane. Albo na przykład... Jak mamy zginąć to razem? Gdzieś na wyścig, jakby facet prowadził, o, ja bym siedziała jako pasażerka, facet by prowadził na wyścig. Tokio Drift, kurwa, nielegalny. I to jest moja wymarzona, jedna z wymarzonych randek. Okay. No i zobaczyłabym, jak jeździ przy okazji, to jeszcze fajnie. Dobrze, jeździsz autem. Kurwa, ona jest taka, a może jednak ona wygra? Bo ona gadką taka jest, mam wrażenie, że gadatliwa jest właśnie taka i jemu może się spodobać, bo on, wiesz, mówił, że lubi takie bardziej charyzmatyczne. Szef wszystkich szefów. To świetnie. I teraz druga kandydatka. Ja lubię uprawiać sport, więc fajnie jakbyśmy poszli razem na kajaki, na rowery, na squasha, a wieczorem na melanż. Tak się składa, że... Melanż. Ostatnio byłem na kajakach w sobie, także strzał dziesiątkę, ale z tym... Ona więcej gada, ona może to wygrać. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś zadać naszym kandydatkom, czy już wiesz, którą z nich wybierasz na sobie? Chciałbym ją za sobą melanż. Dobra, no to w takim razie jaki kierunek byście wybrały na taki city break pierwszy? City break? Co to jest wspólny city break? Co to znaczy? Nie wiem, jakieś słowa z Warszawy? Czy wspólny? No ja jestem zwolenniczką ciepłych krajów, więc gdzieś... Gdzie jest słoneczko, gdzie moglibyśmy... Przerwa od miasta? Aha, że jakby za miasto, tak? Że wypierdolić z miasta? Mogę powiedzieć, jakiś weekend poza miastem? Kto tak gada? Wakacje? Nie wiem, wakacje, Nigdy nie słyszałem stare słowa city break. Pójść na plażę, lubię też zachody słońca oglądać bardzo, bardzo. Też nie umiem dobrze pływać. Znaczy, więc... na weekend do Rzymu wylatujesz taki city break. Aha, czyli z miasta do miasta. Ciekawe. Ciekawa ta przerwa od miasta. Może z pływaniem byłoby średnio, ale moglibyśmy siedzieć na plaży i właśnie... To dawaj nam destynację, jaką konkretnie wybierasz. City break to nic innego jak krótki, najczęściej weekendowy wyjazd do innego miasta. Zazwyczaj kojarzony jest on z aktywnym zwiedzaniem, by w krótkim czasie zobaczyć jak najwięcej atrakcji. Aha, nie ma to sensu. Grecja. Grecja. Ciekawy wybór. Okej. Okay. A ty? Coś takiego na szybko. Twarz było widać! W miarę tani lot, to może Amsterdam? Jak... Żeby zajarać kurwa ziółkę. Tylko, że jest bardzo, bardzo ładny. No to słuchaj, przyszedł już ten moment, że musisz wybrać, którą dziewczyną pójdziesz na randkę. Powiem ci szczerze, jest to dosyć ciekawe doświadczenie. Kurwa, kogo on wybierze? Nie wiem już teraz. Stresujące na pewno. Teraz już prawie twarzą w twarz. Nie, no ale blondynę myślę, że... wybierze? Nie wiem, właśnie już teraz nie wiem. Tutaj więcej, że tak powiem, wspólnego... Twarz nie widać! Z kandydatką numer jeden, więc myślę, że jak na randkę, to może z kandydatką numer... No to poprosimy o... Jeden! Wygrała! Nie twarzy panią numer dwa. Zapraszamy. Cześć. Słuchaj, straciłeś kolejną piękną dziewczynę. Wiem, że były same piękne, ale taka gra. Chyba trzeba było wyeliminować. No dobra, więcej połączyło z panią numer jeden, dlatego zapraszamy na backstage. O kurwa, wersów? Ja pierdolę. Wy tak o blondynkę, jak wersów. Przyszedł czas. Trzeba odsłonić. Fizerunek. My już widzieliśmy. A ja cię kojarzę. Już kurwa było. Z TikToka się kojarzą, no to kurwa. Będą nagrywane TikToczki, nie? Ciebie też kojarzę. Będą nagrywać TikToczki. No to razem. Słuchajcie, mam nadzieję, że randeczka... TikTokowa para, widzowie stworzeni dla siebie. Się uda. Tak, TikToki podagrywamy. Ale ja chcę skoczyć na tym spadochronie z tobą akurat, ja się trzymam za słowo. Dobra. No witam. Witam. No i co? Pójdziecie na randkę? Pójdziemy. Wy to jesteście mocni, nie? Osoba z ciemniejszą karnacją? O, Mergani. O, Lexi. O, mać, rozkurczy mnie to zaraz, nie? Idziemy skakać. Tak, adrenalina. Idziecie skakać ze spadochronu? Tak. Czyli zadowoleni jesteście. No, tak. Za każdym jebanym razem, stary, nie? Ona jest zbyt gagatliwa i go przygasza. No, on się wydaje taki trochę niepewny, może przed kamerą, może kamera go tak, wiesz o co chodzi, unieśmiela. Bardzo rozgadana jesteś, ja bardzo. Tak. Ja lubię rozmawiać. Tak, no. Ja lubię ogólnie rozgadanych ludzi, bo jestem dobrym słuchaczem. Ja właśnie lubię słuchać. A, okej. Okay. On jest słuchaczem, no dobra. Okej, okay, no to będziemy mu pierdolić nad uchem. Jesteś unikalna, uważasz? Myślę, że tak. Myślę, że mam swoje zdanie. Myślę, że się wyróżniam na pewno z tobą. Okej, okay, dobra. Dziękuję. Dobra, teraz nie ma akcentu. Ja nie wiem, kurwa. To może przez tą maskę, kurwa? Bardzo. Życzę teraz panu... normalnie. No, ma normalny akcent. Nie ma jakiegoś akcentu innego. Chodzonka. A ja pierwszą kobietą. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dobrze się ubawiliście. Jeżeli nie chcecie wiem, wziąć udział w takim, to zapraszam do wysyłania zgłoszeń. Wszystkie informacje macie w opisie. Widzowie. No i czekamy też na pytania od was, które mogą pojawić się na kolejnych odcinkach. Subskrybujcie kanał. Zgłoście i do zobaczenia. Zgłoście się. Zobaczmy komentarze. Bardzo ciekawe doświadczenie.
doświadczenia, okej. Okay. Kandydatka z numerem 1 to zdecydowanie numer 1. Ta pani w sukience jaka sympatyczna i pozytywna. Ale cudowna ta dziewczyna numer 1. No była zabawna, taka miła. Pani w sukience przeklina i sympatyczna. Pani w sukience bardzo pozytywna i bardzo ładna. Ej, to w ogóle tak jakiś multikonta, bez kitu, kurwa. Szczerze? Chyba... Taki spoko był to odcinek, w sensie mam wrażenie, że faktycznie dobre wybory były, w sensie dla niego, nie? Ostatecznie.